naszej podróży rozpoczynamy na lotnisku w Tauranga. Jest to nadmorskie miasto w regionie Zatoki Obfitości. Piąte pod względem liczby ludności w Nowej Zelandii. Ma populację miejską liczącą 160 tysięcy ludzi, co stanowi około 3% ludności kraju. Zostało zasiedlone przez Maorysów pod koniec XIII wieku, skolonizowane przez Europejczyków na początku XIX wieku, a jako miasto zostało ustanowione w 1963 roku. Miasto rozciąga się na obszarze ponad 140 km2. Tauranga jest jednym z głównych centrów biznesu, handlu międzynarodowego, kultury, mody i ogrodnictwa w Nowej Zelandii. Natomiast sam port Tauranga jest największym portem Nowej Zelandii pod względem tonażu eksportowego brutto i wydajności. Tauranga jest także jednym z najszybciej rozwijających się miast w Nowej Zelandii. Tauranga jest miastem z dosyć bogatą historią. Zresztą znajduje się tutaj najstarsza biblioteka w Nowej Zelandii. I było to miejsce najbardziej niszczycielskiej bitwy dla armii brytyjskiej podczas wojen nowozelandzkich. W 1864 roku Tauranga była miejscem bitwy zwanej Bitwą pod Pukehinahina, czyli pod Bramą Pa. Brama Pa to nazwa nadana fortecy Maorysów zbudowanej dla ochrony przez wielkiego wodza Maorysów Rauri Puireik z plemienia Ngāti Rana. Nazwę zawdzięczała swojemu wyglądowi, gdyż jej mury zbudowane z bali drewna przypominały palisadę, a wyższe mury przypominały bramę. Otóż historia mówi, że wódz Puireik przewidywał, że nastąpi odwet ze strony Brytyjczyków za jego wsparcie w czasie wojen Waikato, ale kiedy nie przybywała żadna armia, zaczął szydzić z Brytyjczyków, mówiąc, że zbudował drogę do Pa, aby nie byli zmęczeni przed walką. Tymczasem głównodowodzący wojsk brytyjskich generał Duncan Cameron, tutaj jest foto, gromadził wojsko, około 1700 ludzi i o świcie 29 kwietnia 1864 roku jego siły zaatakowały 230 Maorysów broniących Pa. Bitwa trwała 8 godzin. O godzinie 16 ostrzał artyleryjski ustał i 300 żołnierzy zaatakowało Pa. Maorysi uciekli, ale kiedy ich droga ucieczki została zablokowana, ponownie weszli do fortecy, do Pa i z podziemnych labiryntów zaatakowali Brytyjczyków, którzy w popłochu wycofali się. Po udzieleniu pomocy rannym Maorysi porzucili jednak Pa. W podręcznikach historii bitwa uznawana jest za najbardziej niszczycielską bitwę dla brytyjskiego wojska, w której zginęło 30 żołnierzy, a ponad 80 było rannych. Straty Maorysów były mniejsze i wyniosły około 25 zabitych. Tutaj mamy foto żołnierzy brytyjskich biorących udział w tej bitwie, łącznie z armatą, którą się posługiwali, a tutaj plany przygotowane przed bitwą przez generała Camerona. W maju 1864 roku odbyły się rozmowy pokojowe, ale wódz Puireik nie brał w nich udziału. Na mocy zawartego rozejmu niektóre wojska brytyjskie zostały wycofane do Auckland. Jednak 21 czerwca siły zwiadowcze składające się z 600 żołnierzy pod dowództwem podpułkownika Henry'ego Greera, tutaj jest zdjęcie pana podpułkownika, natknęły się na Puireika i 500 ludzi budujących nową fortyfikację w Tirana, kilka mil od bramy Pa. Rozpoczęła się bitwa, w której Puireik został zabity, a jego siły pokonane. Kiedy następnego dnia został pochowany na polu bitwy, gdzie poległ, brytyjscy oficerowie zebrali się, aby złożyć mu ostatnie wyrazy szacunku. W chwili śmierci uważa się, że miał on około
50 lat. Pomimo tej porażki w negocjacjach pokojowych, które nastąpiły, wodzowie plemienia byli w stanie wynegocjować kompromisowe porozumienie, które pozwoliło im na symboliczne poddanie się rządowi i zachowanie większości ziem. 13 sierpnia 1874 roku szczątki Puhuireika zostały ekshumowane i przewiezione do Matapihi, gdzie opłakiwali go jego ludzie. Został ponownie pochowany na cmentarzu misyjnym w Otamahata. W 1914 roku, dla uczczenia 50. rocznicy śmierci Puhuireika, na jego grobie wniesiono imponujący pomnik z czerwonego granitu. Tutaj jest fotografia tego pomnika. Pomnik został odsłonięty przed w obecności około 1000 osób. Wśród obecnych byli przywódcy Maorysów z dystryktu i europejscy weterani wojny. Taka to jest historia związana z Taurangą. A teraz już będziemy wsiadać do samolotu, uruchamiać silnik i startować. Polecimy samolotem Cessna 182 na wysokości 1500 stóp. W jednym miejscu wzniesiemy się na pułap 2000, żeby pokonać pasmo górskie. Mamy do pokonania dystans około 75 mil. Już kołujemy do pasa. Wjeżdżamy na pas. I startujemy. Nad portem zawrócimy, a następnie będziemy lecieć wzdłuż zachodniego wybrzeża North Island aż do miejscowości Foketanej, gdzie zakręcimy w głąb wyspy.
prawej stronie wzdłuż brzegu rozciąga się przepiękna, biała, piaszczysta plaża. Jest to miejscowość Omanu, a plaża się nazywa Omanu Beach. W 1947 roku w Omana powstał klub ratunkowy dla surferów, który miał patrolować plażę. Jest to obecnie największy klub surfingowy w Bay of Plenty i ma największy program dla dzieci w Nowej Zelandii. Należy dodać, że władze Taurangi regularnie monitorują erozję plaży i co roku uzupełniają piasek. Przedłużeniem Omanu Beach jest kolejna wypoczynkowa miejscowość, która nazywa się Papamoa Beach. To jest po lewej stronie, a przed nami widzimy rzekę, która nazywa się Kaituna. W oddali po lewej stronie widoczny jest taki półwysep, cypelek wystający. My zmierzamy w jego kierunku do miejscowości, która nazywa się Maketu. Jesteśmy dosyć daleko od niej, ale tu jest dosyć długa opowieść związana z tą miejscowością, więc zacznę ją już teraz. Samo Maketu jest bogate w kulturę przodków Maorysów, a w szczególności plemienia Tirawa. Było to miejsce lądowania legendarnej łodzi o nazwie Arawa. Arawa w tradycji Maorysów była wielką łodzią zdolną do podróży oceanicznych. Była ona używana podczas podróży, gdy zasiedlano Nową Zelandię. Cała historia zaczyna się na Hawajaki, czyli na Hawajach, gdzie wódz, który nazywał się Tamete Kapua, zorganizował wyprawę do Nowej Zelandii, czyli do Aotearoa. Zaczęło się od tego, że czterech krzepkich mężczyzn, imiona ich znam, ale nie jestem w stanie ich powtórzyć, ścięło wielkie drzewo, aby właśnie wykonać tę łódź Arawa. Hahatirani i Tuitaru, wykonane z nowozelandzkiego obsydianu, były toporami używanymi do tego czasochłonnego i trudnego zadania. Po ukończeniu łódź otrzymała imię Narakarua Ratua Matua. Przed wyruszeniem na wyprawę wódz Tamati Kapua bezskutecznie próbował znaleźć szamana, który chciałby towarzyszyć mu w podróży. Udało mu się w końcu namówić Natoro Airani i jego żonę Kiaroa, którzy zgodzili się wejść na pokład i przed wypłynięciem wykonać jedynie niezbędne rytuały uspokajające bogów. Jednak zostali oszukani przez Tamati Kapua, który gdy byli na pokładzie dał znak swoim ludziom, aby szybko wypłynęli i Natoro Airani i jego żona nie zdążyli zareagować, a byli już daleko w morzu. Ale opowieść ma ciąg dalszy. Otóż podczas podróży Tameti Kapua zapragnął posiąść Kiaroa. Natoro Airani zauważył to i pilnował swojej żony w nocy, gdy był na pokładzie podczas nawigacji. Robił to w ten sposób, że przywiązywał jeden koniec sznurka do jej włosów i trzymając drugi koniec w dłoni. Jednak Tameti Kapua odwiązał sznurek z włosów Kiaroa i przyczepił go do łóżka, no aby wiadomo, uprawiać z nią seks, powtarzając to przez kilka nocy. Pewnej nocy prawie został złapany na gorącym uczynku przez Natoro Airani, ale udało mu się uciec, choć w pośpiechu zapomniał o sznurku. Natoro Airani znalazł sznurek i wywnioskował, że Tameti Kapua uwiódł mu żonę. W odwecie stworzył w morzu ogromny wir o nazwie Te Koro Koro o Te Parata. Łódź miała zatonąć ze wszystkimi
na pokładzie za nim na toro Airani zlitował się i uspokoił morze. Po uspokojeniu się morza w wodzie dostrzeżono rekina, znanego jako Arała. Na toro Airani przemianował więc łódź na Te Arała, na cześć właśnie tego rekina, który następnie towarzyszył łodzi do Oteroa, czyli do Nowej Zelandii, pełniąc rolę Kaitiaki, czyli strażnika. Następnie łódź popłynęła wzdłuż wybrzeża do półwyspu Koromandel, a potem na południe, aż dotarli do Maketu. W Maketu wielu Maorysów osiedliło się, a niektórzy kontynuowali podróż w głąb lądu, korzystając właśnie z rzeki Kaituna, i dotarli aż do Rotorua, czyli celu także naszej podróży. Nazwa Maketu pochodzi od starożytnej nazwy kumara, czyli tych słodkich ziemniaków popularnych na Nowej Zelandii, bo tak one się nazywały na Hawajki, czyli ojczyźnie przodków Maorysów. Przed nami widzimy już Maketu, a ja opowiem kolejną historię, absolutnie współczesną, związaną ze statkiem i właśnie z tą miejscowością. Otóż w 2011 roku Maketo było jednym z wielu obszarów wzdłuż wybrzeża Zatoki Obfitości, które zostały dotknięte skutkami katastrofy statku Rena i późniejszym wyciekiem ropy. 5 października właśnie 2011 o 2:20 w nocy podczas rejsu z Napier do Taurangi Rena osiadła na mieliźnie na rafie Astrolabe. Statek przewoził 1368 kontenerów, z których 8 zawierało materiały niebezpieczne, a także 1700 ton ciężkiego oleju opałowego i 200 ton morskiego oleju napędowego. Właśnie mijamy Maketu. Do 9 października 5-kilometrowa plama ropy zagroziła dzikiej przyrodzie i bogatym łowiskom w okolicy. 10 października zła pogoda spowodowała przesunięcie statku na rafie i załogę ewakuowano. Jednak przesunięcie statku spowodowało dalsze uszkodzenia, w wyniku czego wyciekło kolejne 130 do 350 ton ropy. Teraz tutaj zamieszczę kilka zdjęć z tego statku. 11 października minister środowiska Nick Smith ogłosił wyciek jako najgorszą morską katastrofę ekologiczną w historii Nowej Zelandii. 13 października statek przechylał się już o 20%, a 88 z jego 1368 kontenerów wpadło do morza. Ze względu na zwiększony nacisk na kadłub spodziewano się, że rana w końcu pęknie na dwie części, zwiększając wpływ katastrofy na środowisko. No i niestety tak się stało 14 października 2011. Rena pękła na dwie części, trzymane razem tylko przez jej wewnętrzną strukturę i samą rafę. 8 stycznia 2012 roku poinformowano, że rena pękła na dwie części i chociaż część dziobowa pozostała mocno osadzona na rafie, pęknięcie spowodowało, że obie sekcje oddaliły się od siebie i osiadły niżej w wodzie. Spowodowało to także uwolnienie dalszych szczątków i ropy do morza. Do 10 stycznia część rufowa była prawie całkowicie zanurzona, a 4 kwietnia ześliznęła się dalej w dół rafy i całkowicie zniknęła pod powierzchnią. Będziemy kontynuować nasz lot wzdłuż wybrzeża na wysokości takiej wysepki, którą widać tam w oddali po lewej stronie. Zakręcimy w prawo w głąb lądu. Ta wysepka przed nami nazywa się Moutohora. Wcześniej była znana jako wyspa wielorybów, jednak obecnie obowiązuje nazwa maoryska Moutohora.
Jest to mała, niezamieszkana wyspa o powierzchni około 1,5 km kwadratowego. Jest oczywiście pozostałością wulkanu, który uległ erozji, pozostawiając dwa wierzchołki. Jest to nadal jednak obszar aktywności wulkanicznej, a na wyspie znajdują się źródła gorącej wody. Z odkryć archeologicznych wynika, że wyspa była kiedyś zamieszkana, bowiem odkryto szereg tarasów domów i ogrodów, wysypiska śmieci i miejsca produkcji narzędzi kamiennych i kamiennych ścian. No i teraz już się zbliżamy do wyspy. Stali mieszkańcy opuścili tę wyspę na początku XIX wieku, jednak niektóre plemiona nadal odwiedzały wyspę w poszukiwaniu owoców morza oraz kamieni do hangi, czyli budowy podziemnych pieców. Pierwsi europejscy osadnicy pojawili się w latach 30. XIX wieku. Przy nieudanej próbie założenia na wyspie stacji wielorybniczej przedsięwzięcie się nie powiodło ze względu na to, że nie schwytano ani jednego wieloryba. 40 lat później nadeszły próby zarabiania na siarce. Przez wiele lat była ona wydobywana i sprzedawana do rafinerii w Auckland, ale była kiepskiej jakości i przedsięwzięcie zostało porzucone. Następna faza działalności przemysłowej nastąpiła w 1915 roku, kiedy dostarczano skały do budowy portu Phoketanej. Phoketanej to jest miasto, w kierunku którego lecimy i nad którym zakręcimy w prawo. I okazuje się, że w ciągu 5 lat usunięto łącznie 26 tysięcy ton skał. Lecimy dalej prosto w kierunku Phoketanej. Ta rzeka po prawej stronie nazywa się Tarawera River. My nie dolecimy do samego miasta, zakręcimy troszkę wcześniej nad lotniskiem Phoketanej. Lotnisko ma kod November Zulu Whisky Kilo. Same Phoketane i miasto liczy około 16 tysięcy mieszkańców. Jest to 33 co do wielkości miasto w Nowej Zelandii. Na tym obszarze pierwsze odkryte osady polinezyjskie szacuje się na około 1200 roku. Jeśli chodzi o które w tej chwili zakręcamy nad lotniskiem, może jeszcze zdążę opowiedzieć historię nazwy tego miasta. Otóż według tradycji Maorysów Toitihuetahi, później znany jako Toikairaka, wylądował w Phoketanej około 1150 roku naszej ery w poszukiwaniu swojego wnuka Fatonga. Nie mogąc znaleźć Fatonga, osiedlił się w okolicy i zbudował Pa, czyli twierdzę na najwyższym punkcie cypla, obecnie zwanym Phoketanej Heads. No i to roztaczał się z tego wzgórza piękny widok na obecne miasto. Natomiast 200 lat później Matatuawaka wylądowała właśnie w Phoketanej. Matatuawaka to jest to jedna z wielkich łodzi podróżniczych, którymi Polinezyjczycy migrowali do Nowej Zelandii. Tradycja Maorysów mówi, że Matatua został początkowo wysłany z Haiaki, czyli z Hawajów, aby dostarczyć zapasy kumara, czyli słodkiego ziemniaka, do osady Maorysów w Nowej Zelandii. Kapitanem tej łodzi, tej Matatuawaka, był Toroa i płynął w towarzystwie brata Puhi, siostry Murowai, syna Rujona i córki Wajaraki. No i uważa się, że maoryska nazwa Phoketanej upamiętnia incydent, który miał miejsce po przybyciu tej łodzi do Phoketanej. Mężczyźni zeszli na brzeg, a w tym czasie łódź zaczęła dryfować na pełne morze. Natomiast Wairaki, ta córka, powiedziała: Kia Phoketanej o Ajaha, co oznacza, że będę zachowywała się jak mężczyzna, i zaczęła wiosłować, czyli robić coś, czego kobietom nie wolno było robić.
Dzięki pomocy innych kobiet Łódź została uratowana. Wysiłki bohaterskiej córki upamiętnia jej posąg z brązu ujścia rzeki Fokietanej, który został postawiony w 1965 roku. Nosi on nazwę Lady on the Rock. I tutaj jest foto tego pomnika. Lecimy w tej chwili nad rzeką o nazwie Ranitaki, która dopływa do Fokietanej. I przeminęliśmy miejscowość, która się nazywa Edgecombe. Ona jest o tyle istotna, że w 1987 roku miało miejsce tutaj trzęsienie ziemi, nawiedziło ten rejon. No, to siła tego trzęsienia ziemi zbliżała się do 6,5 w skali Richtera. No i to było najbardziej niszczycielskie trzęsienie ziemi, jakie doświadczyła Nowa Zelandia od czasu trzęsienia ziemi w 1968 roku. Na szczęście nikt nie zginął podczas tego trzęsienia. Obrażenia odniosło 25 osób, a pęknięcia dochodziły do 7 km długości i szczeliny miały szerokość i głębokość do 3 metrów. Przed nami po lewej stronie ta góra, którą widzimy, nazywa się Maunga Wakamana. Ma wysokość 728 metrów. My lecimy w kierunku miasteczka Kawara, nad którym zakręcimy w prawo i będziemy lecieć już w kierunku pierwszego jeziora o nazwie Rotoma. Jeśli chodzi o miasteczko Kawara, to jest to taka mała społeczność, której gospodarka jest w dużej mierze napędzana przez pobliską celulozownię i papiernię prowadzoną przez Norska Skog. To miasteczko też było dotknięte tym trzęsieniem, o którym mówiłem, jak mijaliśmy Eczką w 1987 roku. Natomiast samo miasto powstało w 1953 jako miasto, można powiedzieć, młynu papierniczego. Takie młyny papiernicze nazywane są też Holendrami, ponieważ budowano tam celulozownię i papiernię. No, miejsce wybrano ze względu na to, żeby łatwy dostęp do energii geotermalnej i duża podaż drewna z pobliskiego lasu. Co można powiedzieć jeszcze o tej Kawara, to że w przeciwieństwie do większości innych miast tej wielkości została ona starannie zaplanowana przed budową. Miasto zostało zbudowane z imponującą liczbą obiektów, aby pomieścić wielonarodowe siły robocze. Zaraz będziemy zakręcać nad miasteczkiem. A tu jest to miasteczko. I wracając jeszcze do Kawary. No ten młyn nadal napędza tą gospodarkę, aczkolwiek już coraz mniej, dlatego że po prostu no nie ma popytu na papier w tej chwili. Świat przechodzi przecież na technologię cyfrową. I tak co roku zmniejsza się zatrudnienie i prawdopodobnie cała papiernia, celulozownia i oczywiście ten młyn zostanie zamknięty. Jeśli chodzi o jeszcze jedną ciekawostkę, to tutaj jest elektrownia, która geotermalna, która nazywa się Kawara Power Station. No, oczywiście daje prąd dla lokalnego przemysłu. Zakręcamy nad Kawarą. Dla tego lokalnego przemysłu, a także jest odbierane przez inne miejscowości Nowej Zelandii. No i
teraz będziemy przeprawiać się, czy przelatywać nad tym pasmem wzgórz, czy takich górek. One nazywają się Rotoma Forest. Tu oczywiście będziemy musieli troszkę wyżej polecieć, tak jak mówiłem na początku, na 2000 stóp, a jak miniemy te wzgórza, to już wylecimy prosto na jezioro Rotoma. Spokojnie, nie ma się co denerwować, przelecimy, wszystko zostało wyliczone. Wlatujemy już nad Lake Rotoma, czyli jezioro Rotoma, które jest czwartym co do wielkości jeziorem z 11 jezior w dystrykcie Rotorua Lakes, czyli na tym terenie, a pierwszym z trzech, nad którymi będziemy przelatywali. To jezioro ma bardzo wysoką jakość wody z widocznością do około 13 metrów głębokości. Maksymalna głębokość jeziora to jest 83 metry, w części północnej i 70, prawie 4 w części południowej. No i tutaj jest ciekawostka, że pomimo braku rzek zasilających to jezioro, co kilka lat poziom wody w jeziorze znacznie podnosi się lub opada. No a dzieje się tak ze względu na to, że są duże i liczne podziemne cieki wodne, które połączone są z tym jeziorem. Tutaj jest nawet taka wyspa, która przy najniższym stanie wód się wynurza. Teraz zakręcamy w lewo nad jezioro o nazwie Roitoehu. No i przed nami już jest Roitoehu, to najmniejsze spośród tych trzech, nad którymi będziemy przelatywać. Jest zasilane przesączaniem podziemnym przez jezioro Rotoma. Jest najmniej odwiedzanym, ale oferuje wspaniałe warunki do turystyki wodnej i wędkarstwa. No i tutaj mamy ustalenie czy zarządzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nowej Zelandii co do tłumaczenia nazwy tego jeziora maoryskiego. Jest to nazwa, którą tłumaczy się jako mętne jezioro.
No i teraz już ostatnie jezioro z tych trzech. Jezioro nazywa się Lake Rotiti, czyli jezioro Rotiti. I jest ono połączone z jeziorem Rotorua, nad którym będziemy, czy przy którym, na brzegu którego, o tak będzie poprawnie, na brzegu którego będziemy lądować. Ono jest połączone kanałem, który nazywa się Ouha. Natomiast pełna nazwa jeziora Rotiti to jest Rotiti Kaiti Hange, co w języku Maorysów oznacza małe jezioro odkryte przez Hange. No i właśnie ten Hange to był ten odkrywca Maorysów, któremu przypisuje się również odkrycie jeziora Rotorua, czyli tego największego, przy którym będziemy lądować. No i jest też legenda, która mówi, dlaczego tak zostało nazwane to jezioro, ale powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem cokolwiek z tej legendy. Otóż mówi się, że jezioro zostało tak nazwane, ponieważ kiedy ten Hange zobaczył je po raz pierwszy, był w stanie zobaczyć tylko niewielką jego część. Myślał, że jezioro jest o wiele mniejsze. No i to jest właśnie koniec całej legendy dotyczącej nazwy tego jeziora. Rotiti ma miejsca do termalnych kąpieli z gorącymi źródłami na południowym swoim brzegu. No tam można dotrzeć łodzią, niestety jedynie. Zaraz będziemy zakręcać już w kierunku Rotorua. Tego dużego jeziora. Ja o Rotorua nie będę teraz opowiadał, bo tradycyjnie przy następnym odcinku na początku troszkę opowiem. Natomiast co mogę powiedzieć, to że twierdzi się, że Rotorua to jest 100% Nowej Zelandii, ponieważ słynie z bulgoczących basenów błotnych, licznych gejzerów i naturalnych gorących źródeł, a także fascynującej kultury Maorysów. Po prawej stronie jest ten właśnie kanał Ouha, który łączy Rotiti z Rotorua. I teraz zakręcamy w lewo w kierunku lotniska na brzegu jeziora Rotorua. A wyspa po prawej stronie na jeziorze nazywa się Mokoia Island.
tak przy okazji to odradzam instalowanie dodatkowej scenerii NZA Simulations Rotorua, dlatego że kłóci się z tą defaultową w MSFS. Ta jest po prostu chyba lepsza. No i końcóweczka podejścia. Się udało i wszyscy przeżyli. Tutaj sobie skręcimy i pojedziemy na miejsce parkingowe. No i to wszystko w tym odcinku. W następnym etapie polecimy z Rotorua do Taupo.